Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Jeszcze sprawdzam, czy wszystko działa, bo moi drodzy, dzisiaj naprawdę na szybciocha po prostu nagrywam dla was film. Dlatego, że nie miałam po prostu wczoraj czasu, a chciałabym, żeby się normalnie pojawił o normalnej godzinie. Także właśnie, mamy poszukać kartek. Najgorzej, że ja tych kartek już nie widzę jakby w wodzie. Może wygodniej by było, gdybyśmy troszeczkę sobie jednak zanurkowali. Chociaż wydaje mi się, że to niewiele rozwiąże problemów. Szczególnie jak mi się kamera nie ustabilizuje. Musimy sobie troszeczkę popływać tutaj po dnie. Jednakże no też ilość tlenu mi na to nie pozwala. Już muszę wypływać w sumie. Musimy chyba jeszcze znaleźć dwie kartki dla Lando. Znaczy dla Lando. W sumie to my sami szukamy tych kartek, bo są potrzebne pewnemu przecież magowi. A tak jak Lando nam powiedział, czyli ten szkielet, no to przytrafił mu się wypadek, że to się po prostu utopiło. Powiem wam, że mam zdjęcie z poradnika, gdzie się znajdują te kartki. Jednakże to nie będzie na pewno proste pod żadnym pozorem. Ja też nie pamiętam, które mam, a których jakby nie mam. Jednakże myślę, że powinniśmy się rozejrzeć koło tego kamienia. Przynajmniej tak samo mówi mi też poradnik. Dzisiaj, moi drodzy, będzie krótszy odcinek i to zdecydowanie krótszy, bo ja po prostu nie zdążyłam wczoraj nagrać. Dlatego, że byłam u babci na imieninach i po prostu tak wyszło, że nie zdążyłam. Najgorzej, że ja nic kompletnie nie widzę tutaj, jakiegoś fajnego, tu jakieś kartki. Szczególnie, że też kamera mi nie pozwala za dużo tutaj łowić. Także dzisiaj może być odcinek taki troszeczkę niepełny. Znaczy się, będzie po pierwsze krótszy, a po drugie może być nie aż taki wydajny. Powiem wam, że muszę sobie zasunąć roletę. Okej, już jestem. Zasunęłam sobie roletę, bo też wtedy będę lepiej prawdopodobnie widzieć te wszystkie strony. Widzicie, taki poradnik też nie za bardzo pomaga. To się po prostu trzeba skupić, czy faktycznie leży jakaś kartka, czy nie leży. Jednakże mają być wokół skały i z tego, co pokazuje mi poradnik, to nie będzie w żadnym krzaczku tego. Więc to jest taka rzecz pewna. Widzę, że koło skały jedna jest też bardzo dosyć oddalona, jeżeli o to chodzi. Tylko, że no tak jak mówię, znaleźć sobie to będzie duży problem. Także wybaczcie mi, jeżeli widzicie jakieś kartki, a ja ich nie widzę. Jestem dosłownie też świeżo po zajęciach. Dzisiaj miałam dłużej, więc nagranie tego odcinka to już całkiem był... Znaczy teraz aktualne nagrywanie tego odcinka to jest wyczyn. Tutaj gdzieś chyba dalej powinna być jeszcze kartka, przynajmniej tak mi pokazuje poradnik, że jedna kartka jest oddalona od tego miejsca. Powiem wam, że tak naprawdę ciężko jest te kartki znaleźć, no ale będę musiała to zrobić. Najgorsze jest to, że tych kartek się nie dało jakby zbierać wcześniej, bo powinno się dać, a się nie dało. Jestem może troszeczkę za daleko. Kurczę, to będzie naprawdę ciężkie. A najgorsze jest to, że nawet za bardzo nie mogę wam tego przyspieszyć. W ogóle tak chciałam sobie zajrzeć w dziennik, polowanie na owady. Ach, to muszę sobie też zobaczyć, gdzie one są. Skradziona książka, to jesteśmy w trakcie. Zestaw zbroi, to na razie chyba nie. Zakład, to na razie mam to gdzieś. Rzeczy na górze i miód, to są na razie rzeczy, które muszą poczekać. Bo po prostu fabularnie na razie jesteśmy od nich oddaleni. Wydaje mi się, że koło tej skały, to ja znalazłam właśnie większość tych kartek. I teraz powinnam się udać dalej. Te plamki krwi powinny mi pomóc.
Jedna kartka powinna być dosłownie naprzeciwko. Ale właśnie tak troszeczkę bardziej oddalona, więc... Podejrzewam, że jej jeszcze nie znalazłam. Dlatego, że nie pływałam tutaj. Nie oddalałam się tak. Dobrze, że to dno jest w miarę przejrzyste. Jednakże jakoś bardzo też to nie pomaga, powiem szczerze. Najprościej by było, gdyby się właśnie kamera ustawiła tak, jak powinna. A ona też właśnie mi tak płata dosyć solidnie figle. Przez co też nie widać aż tak dobrze tego wszystkiego. Nie wiem, chwilowo nie widzę żadnych kartek i to jest bardzo niepokojące, bo właśnie wydaje mi się, że to nie są wszystkie. Nawet nie mogę sprawdzić w dzienniku. Szkoda. Kurczę, ale to jest ból. Już nam mija czas, dobre kilka minut, a ja nadal tego nie znalazłam. Ani jednej karteczki. Naprawdę, ja jestem chyba ślepa. Mam poradnik i ten poradnik nic mi kompletnie nie daje. Dobra, może jeszcze raz spróbujmy z tej skały. Może ja troszeczkę się akurat za bardzo też oddaliłam. I też wypadałoby... Tak sobie właśnie popatrzeć troszeczkę. Bo te kartki powinny być w miarę... widoczne, może tak być, że już zebrałam. Wiecie, to jest też najgorsze właśnie, że człowiek nie wie jakby, gdzie są jakie kartki. Szkoda, że ten poradnik nie pokazuje jakby ilości tych kartek. Dobra, wyjdziemy sobie na tę skałę. I jeszcze raz spróbujmy to jakoś ogarnąć. Lando, no niestety ty jeszcze nie masz wszystkich tych kartek. Chciałabym, żebyś je miał, ale ty niestety ich nie masz. Bo jest ich więcej. Miało być koło skały, więc trochę głupie, żeby były jakoś bardzo oddalone. Najwyżej będzie troszeczkę później. O Jezu, widzę jedną kartkę. Dobra. Wow, po 7 minutach poszukiwań znalazłam chociaż jedną. Tylko chciałabym, żeby mój bohater się nie topił, tylko po tę kartkę. Znaleziono 6. stronę, bardzo dobrze. Czyli została nam jeszcze jedna strona. Jeszcze jedna. Okej, czyli tutaj byłam. Na pewno koło skały też znalazłam wszystkie, czyli podejrzewam, że jeszcze ta jedna będzie oddalona. Chyba, że sobie tak jeszcze popłynę tutaj wzdłuż tego kamienia. Może jeszcze coś faktycznie ominęłam tutaj. Bo jednak one też mogły wpaść tam obok tego kamienia troszeczkę jakby dalej. Czy tutaj koło tych roślinek się coś znajduje? Nie, kompletnie nie. Czyli one są bardziej po tej drugiej stronie, także popłyniemy w tę stronę. I poobserwujmy troszeczkę. O, widzę ją. No i moi drodzy, pięknie. Będziemy mieli zaraz wszystkie strony. Super, znaleziono 3. stronę. Powinniśmy mieć już teraz wszystkie. Zresztą myślę, że w ekwipunku też uda mi się to sprawdzić. Czy ja widzę te strony? To jest... Tak, widzę je i mam 6. Także słuchaj, Lando. Mam wszystkie strony. Sądzisz, że to już wszystkie? Tak, to są wszystkie. Teraz złączę je w całość. Proszę. Muszę poszukać miejsca, gdzie mógłbym się zatrzymać. Najlepiej trochę dalej od tych szalonych ludzi z tej wyspy. Chciałbym się później z tobą zobaczyć. Na pewno będziesz mi mógł w czymś pomóc. Dobrze, do zobaczenia. Okej, czyli rozumiem potem, że Lando będzie sobie zmieniał miejsce pobytu. A my w takim razie wracamy do kogo? Nie wiem, czy wracamy teraz do Maga, czy wracamy do Grimberta. Przepraszam, Grimberga. Jezus, on ma takie imię, że to jest po prostu hit.
No i już połowa odcinka praktycznie za nami. No tak jak mówię, niestety chciałabym, żebyście mieli ten odcinek na czas. A ja dzisiaj jestem właśnie troszeczkę naprawdę zabiegana. Widzę, że gościu chce mnie ewidentnie zagadać, jednakże nie da się tak. Muszę wyjść na brzeg, a wychodzenie tutaj na brzeg jest naprawdę ciężką sprawą. Bo te... dawaj gościu. Dobra. Super, udało się jakoś. Chyba do ciebie mam przyjść z tym? Nie, czyli idziemy prosto do maga już. W porządku. No to mag jest na górze, więc powinno być już dobrze, jeżeli o to chodzi. Czy tutaj nadal nasz kumpel? Tak, on jest nadal przy łodzi, ale z tego co mi się wydaje, to nic konkretnego z nim do zrobienia teraz nie mam. Sporo zadań mamy w takim przestoju. Muszę sobie w poradniku zobaczyć, gdzie znajdę te owady. A niestety mam poradnik na laptopie, więc ja sobie robię tylko takie wyrywkowe zdjęcie z tego poradnika. Mamy pszczółkę, ale jeszcze potrzebny jest mi chrząszcz i jeszcze potrzebna jest mi ważka. Z tą ważką to ja kompletnie nie mam pomysłu. Mam wrażenie, że na tamten kamień się przeniesie później Lando. Ale na razie bez żadnych hipotez. Ciekawi mnie też, kiedy wejdziemy tam do tej kopalni, o której była mowa wcześniej. Praktycznie na samym początku nasz główny bohater powiedział, że tam jest kopalnia. Oto książka. Ach, wspaniale, już się nie mogę doczekać. To co robimy teraz? Cierpliwości, mój synu, muszę najpierw przyswoić sobie co nieco z tej książki. Technika teleportacji nie jest dziecięcą zabawą. Muszę wiedzieć wszystko o tym teleporcie, zanim go przetestujemy. Już dobrze, na razie poszukam czegoś innego do roboty. Dobra, czegoś innego do roboty, tak? To będzie problem. Chodźmy na pewno się nauczyć najpierw... Jezu, no. Chodźmy się nauczyć siły, bo wbiłam kolejny poziom, mamy 10 punktów nauki, więc możemy sobie dać troszeczkę jeszcze wbicka. I co? I rozejrzałabym się faktycznie gdzieś za tymi owadami, ale nie przychodzi mi nic kompletnie do głowy. Może w jakiejś chacie mamy, a ja nie wiem nawet o tym. Czy gdzieś tutaj... O, woda tu jest jeszcze. Nie zebrałam jej? Dziwna sprawa. Okej, mogę sobie usiąść na krześle. Mogłabym też je zabrać, oczywiście, gdybym wcześniej już nie oddała krzesła. Ja się tak już normalnie muszę upewnić, bo... Ja nie widziałam żadnych chrząszczy w tym... jakby miejscu. Czekaj, dlaczego jest tutaj aż tyle pajęczyn? Nie mam pojęcia, też nie potrafię sobie na to odpowiedzieć. Jestem wam naprawdę wdzięczny za nocleg, ale to po prostu jest dla mnie zbyt obrzydliwe. Nienawidzę pająków. Straszne. I co mam teraz zrobić? Musisz usunąć te cholerne pajęczyny. One są wszędzie. Ale mam roszczenie, ale zobaczę, co mogę z tym zrobić. Okej, mi się już udało jedną pajęczynę zrzucić. Tam jest jeszcze jedna, nie wiem, jak ja mam się jej pozbyć. Ale zadanie z pajęczynami wydaje się brzmieć fajnie. A gdzie jest jeszcze jeden ziomuś? Tu jesteś, Gerd. Ale to chyba Giran mnie uczył siły, nie Gerd. O, złapałem pszczołę. Nieźle, już się bałem, że nie ma tu żadnych pszczół. Okej, czyli widzę, że mogę mu oddawać kawałek po kawałku. Jakby tam wejść? Żeby sobie to... Nie wiem, czy od drugiej strony nie będzie wygodnie, bo tutaj po prostu potrzeba nam nic innego jak... jak to się nazywa? Jak pochodnie. I to powinno wtedy już rozwiązać sprawę. Ta gra ma bardzo przyjemne mechaniki, więc to nie powinno być jakimś większym problemem. Więc tak, może spróbujmy sobie znaleźć jakąś pochodnię. Mam nadzieję, że mam jakąś pochodnię. Mam jedną. Dobra, więc najlepiej by było sobie zrobić zapis, bo jak zgubię tą pochodnię, to nie będzie miło. I teraz sobie zobaczymy. Czy wystarczy, żebym tak podskoczyła? Nie, ale ma to jakiś potencjał. Tylko żebyśmy się nie zacinali... O Boże Święty. Halo? No nie, weszłam w to. O Jezus, dobra. Dobrze, że się zapisałam. Także sobie wczytam grę. I jeszcze raz spróbujemy. Widzę, że naprawdę mam dzisiaj mało czasu na nagrywkę odcinka. Najwyżej, tak jak mówię, będziecie mieli troszeczkę później odcinek.
O, widzę, że można tak po prostu tu wejść. Świetnie. Tam są jeszcze pajęczyny, ale nie ma się co o tym martwić. To powinno pomóc, dokładnie. Jeszcze jedna pajęczyna. Chociaż nie, jest ich więcej, ale powinniśmy się tutaj... A może jak ładnie podskoczę, to się coś ogarnie? Nie. Ale możemy chyba tu wejść. Przynajmniej nie powinno to stanowić większego problemu. Ale może troszeczkę inną drogą. No przecież to jest niemożliwe. Musi się dać wejść na tą chatę. Ajajaj. Na tamtą na pewno da się wejść. Bo wchodziłam na nią. Więc rzucenie tej pajęczyny to nie będzie większy problem. Została nam tylko jedna pajęczyna. Natomiast... gra mi nie chce dać wejść tam, gdzie powinnam wejść. Musimy pokombinować. Nie rozumiem, czemu nie mogę tu wejść niby? Halo! Mogę wejść chyba na praktycznie każdą chatę. Dokładnie, że mogę. A na tamtą jakoś nie mogę. Chyba, że się rozpędzimy. Aż się odbiłam. No dawaj, gościu. Może spróbujemy w ten deseń. O, weszłam tu. To siup. Dobra, wydaje mi się, że to są wszystkie pajęczyny w tym miejscu. Kestral, czy ty dalej tutaj stoisz? Tak jest, dalej tutaj stoisz. Już powinno być chyba ok, bo nie widzę już żadnych pajęczyn. Nie widzę już żadnej pajęczyny. Naprawdę usunęły się wszystkie pajęczyny? Rzeczywiście już nie widzę ani jednej. Proszę, weź, jest to zwój kuli ognia. Może kiedyś ci się przyda. Dzięki. Okej, zwój kuli ognia. Bardzo fajna sprawa. Myślę, że powinniśmy się przespać najlepiej, bo prawdopodobnie jak się prześpię... O nie, pada deszcz. Dalej mam moją pochodnię. To bardzo pocieszające. Czy ja mogę ją zgasić? Wydawało mi się, że podbierak. A to musimy dopiero się tym zająć. Okej, widzę, że na razie muszę... Dobra, wyrzucę tą pochodnię tu. Ona nie powinna zginąć, nie ma prawa. Zresztą już chyba jest niepotrzebna. No, halo, mogę przejść? Dziękuję. Moglibyśmy zrobić ten zakład z tym pływańskiem na czas, ale ja nie mam ochoty jakoś tego robić. Bardzo nie mam ochoty, bo po prostu wiem, że mi to nie wyjdzie. Pod żadnym pozorem. Może w kopalni uda nam się znaleźć jakieś chrząszcze. Muszę właśnie przydać w tym poradniku, bo jeżeli tak, no to po prostu będziemy musieli poczekać. Ciekawe, czy magowi się już udało coś zrobić ze sobą? Nie. Czyli widzę, że jeszcze trzeba troszeczkę połazić. Może chodźmy do Girana. On chyba tak miał na imię. Tak, Bogard jest w obozie. Nauczymy się u niego jeszcze siły. A oprócz tego... Jak tam na kamieniu już coś żyje dodatkowego? A to tutaj ten kamień? Tak. Na razie ten kamień widzę, nas nie interesuje. Chodźmy do Girana, bo może coś tam poskutkowało z tą łodzią. A jak nie, to chociaż się nauczymy siły u niego, więc to chyba będzie dobra sprawa. Nie wygląda, żeby z łodzią coś poskutkowało, jednakże jest już chyba w miarę lepiej, zdecydowanie. O, znalazłeś już klucz? Tak, moja kieszeń miała dziurę. Musiałem zgubić klucz podczas naszego małego polowania. Proszę, oto on. Dzięki, od razu wyruszam w drogę. Okej, czyli kopalnia jest przed nami. O, proszę, to był rozdział pierwszy. Wyspa. Czyli widzę, że teraz się zajmujemy rozdziałem drugim. Bardzo ładna wyspa. Tego pana w takim razie polecam, bo mi się bardzo podoba. Optymalizacja, zawarto skrypty. Bardzo fajnie. Czyli mamy takie ale podsumowanie pierwszego rozdziału. Także miło, bo w tym odcinku chociaż udało nam się wejść w drugi rozdział. Myślę, że w kolejnym w takim razie zajmiemy się kopalnią. Jest mowa oczywiście o dubbingu, ale ja dubbingu nie mam. Zresztą... Nie, no to chyba polski dubbing. Jednakże, no, ja gram teraz bez dubbingu. Nie widziałam nigdzie miejsca, żeby wgrać dubbing, więc...
No, ale mamy pokazanie na drzwi. A to oznacza w takim razie, że musimy się właśnie tam udać. Nie sądziłam. W ogóle sobie zapomniałam o tej kopalni i o tym kluczu. Jednakże chciałabym jeszcze do Girana... Możesz nie siadać, gościu? Chciałabym jeszcze do Girana zagadać, bo siły możemy się nauczyć u niego jeszcze. O, plus 5. Gotowe. To co? Jeszcze wejdziemy może do kopalni. Wydaje mi się, że większość zadań uda nam się tak czy siak zrobić, szczególnie, że teraz większość nas prowadzi do kopalni. Nie wiem teraz jak tylko z tymi owadami, ale wydaje mi się, że chrząszcze w kopalni to jest bardzo możliwa sprawa. Nie wiem jak jest z tą ważką, bo mieliśmy też ważkę znaleźć, ale no na pewno chrząszcze w kopalni się znajdą i to jest rzecz pewna, dosłownie pewna, pewniutka, że będą tam. Rozdział drugi. Kopalnia. No dobrze, no to w takim razie kopalnia. Zrobimy sobie stały zapis przed wejściem. I widzę, że nas już przenosi do innego miejsca. I co się stało? Drzwi się zamknęły? O kurde! O, słyszę pełzacza. Coś czuję, że tutaj będzie bardzo dużo interaktywnych elementów. Podoba mi się to, że kopalnia jest w miarę oświetlona. No, ale widzę, że sporo pełzaczy. Sporo pajęczyn, sporo pełzaczy. O, proszę. Ogólnie to powinien być rozdział trzeci, tylko że twórca wyrzucił rozdział pierwszy, więc tak naprawdę jest to zmienione. Widzę, że górski mech mamy na wejściu. Ja mogę sobie... Tak, mogę w każdej chwili wyjść. Tylko troszkę to głupio zrobiłam teraz. No, ale nie zamykaj mi drzwi. Wchodzimy jeszcze raz oczywiście, bo kopalnia nas teraz interesuje. Bo jest to fabularna sprawa. Nie wiem. Nowy wpis w dzienniku. W kopalni, część pierwsza. Giran dał mi klucz do kopalni, powinienem się tam rozejrzeć i przynieść rudę potrzebną do dokończenia naprawy statku. Wszedłem do kopalni. W niej pełzały paskudne, ogromne pająki z wieloma nogami wokół tułowia. Teraz jest jasne, dlaczego w obozie było tyle pajęczyn. No tak, jest to oczywiste. Dobra, no chwilowo nie widzę żadnego pająka, ale podejrzewam, że jest to kwestia czasu. A co to jest? Widzę, że mamy pokazane część miejsc jakiś, gdzie możemy znaleźć coś ciekawego. Ciekawi mnie, jak sobie radzę z pełzaczem. Czy to będzie jakieś wielkie wyzwanie, czy niekoniecznie. Tam jakoś trzeba będzie przejść. Może to być co najmniej ciekawe. Czyżbyśmy mieli zdobyć jakąś nową broń dystansową? Widzę, że tutaj jest coś do jedzonka. Ser. Jabłko, woda, krucze ziele, chlebuś, mocne piwo. Krótki łuk, tak jak sądziłam, że znajdziemy jakąś broń. Widzę, że mi automatycznie bohater założył. Psianka, głaz. Okej, nie wiem po co mi głaz, ale może być. Nie będę narzekać. Kolejny głaz. Na cholerę ja mam zbierać głazy. Nie wiem, bardzo dobre pytanie. Gorzki chleb. Nie wiem, jak sobie radzę z pełzaczem. O Jezus Maria. Chciałam się zapisać, a mi się coś zbugowało. Widzę, że będziecie tak odskakiwać. Ale one mnie pogryzły. Ja pierdyka. Ja nawet się nie zdążyłam zapisać, bo po prostu chciałam zrobić F5, a sobie nie włączyłam F5. Oh my goodness! Błagam, niech nie będzie jeszcze raz tego przerywnika. No niestety jest. Mogę go przewinąć? Nie mogę. Dobra. Myślę, moi drodzy, że w takim razie kopalnią się zajmiemy w kolejnym odcinku. Najgorsze jest to, że przydałoby się, kurczę, lepsza jakaś zbroja, bo te pełzacze są naprawdę cholerne. Są naprawdę takie okropne. W sumie to są bardziej pająki, ale po tym jak mnie jeden zaatakował, to nie chcę mieć do czynienia z większą grupą.
bo są naprawdę ciężkie. Już widzę, że mi dzwoni budzik, więc to jest akurat odpowiedni moment na zakończenie tak czy inaczej tego odcinka. Także moi drodzy, wybaczcie, że dzisiaj tak krótko, ale chciałabym, żebyście mieli odcinek w miarę od tej samej godziny co zawsze. A właśnie nie miałam czasu nagrać ani wczoraj, ani dzisiaj wcześniej, no bo miałam od 8 zajęcia. Praktycznie skończyłam dosłownie minutę może przed rozpoczęciem nagrywania, więc jeszcze raz Wam ogólnie dziękuję za obejrzenie tego materiału, o ile już Wam dziękowałam, ale pewnie tak, bo ja lubię się tak czasami zaplątać w tym, co mówię. Zapraszam Was do komentowania tego filmu i do dania łapki w górę, jeżeli film Wam się podobał, no i do subskrypcji tego kanału, jeżeli chcecie widzieć więcej, jeżeli Wam się podoba to, co robię. Kończąc, dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie, już po raz chyba 10 i do usłyszenia, cześć!